Nozdrzec to kolejna po Jasienicy Rosielnej gmina, w której realizowane są szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 10 czerwca ratownicy z Podkarpackiego Centrum Kształcenia Medycznego w Brzozowie odwiedzili zespół szkół w Warze. W dniu dzisiejszym jesteśmy w miejscowości Wara, w gminie Nozdrzec, gdzie kontynuujemy cykl szkoleń rozpoczętych dla dzieciaków w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Rozpoczęliśmy to w gminie Jasienica Rosielna, teraz jesteśmy w gminie Nozdrzec. Planujemy dalszy cykl szkoleń w okresie od września, przeszkolenie reszty pozostałych gmin na terenie całego naszego powiatu. Szkolenia dla dzieci są zaplanowane w formie warsztatów, połączone z zabawą, jak również edukacją. Chcemy wykształcić u dzieci chęć niesienia pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia życia, jak i nauczyć ich prawidłowych zachowań w życiu codziennym. Wspólnie razem z Podkarpackim Centrum Medycznym w naszej gminie jest organizowana właśnie pierwsza pomoc dla tych maluchów, dla oddziału przedszkolnego. U nas właśnie współpraca z Podkarpackim Centrum Medycznym jest od kilku lat. Panowie przeszkolili całą radę pedagogiczną w ramach pierwszej pomocy. Ostatnio na Dzień Dziecka w ramach festynu również pokazywali pierwszą pomoc z okazji Dnia Dziecka. Na bieżąco współpracujemy, a jeśli chodzi o pierwszą pomoc medyczną, w naszej szkole jest realizowana przez nauczycieli wychowania fizycznego, nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, gdzie każdego roku, każdy rocznik ma przypominane podstawowe zasady pierwszej pomocy, jak i również szczególnie te pierwsze dzieci, które przychodzą z oddziału przedszkolnego, zawsze mają każdego roku taki kurs udzielania pierwszej pomocy, zachowania się, jak zachować się, te najważniejsze numery telefonów, numer 112, żeby dzieci zapamiętały. Te rzeczy są na bieżąco realizowane w naszej szkole. Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów, podczas których dzieci uczą się, jak wezwać pomoc w razie zagrożenia, sprawdzić przytomność i oddech, czy zabandażować ranę. To nie pierwsza taka akcja. W latach poprzednich we współpracy z organizacjami pozarządowymi robiliśmy takie szkolenia dla innych grup wiekowych, między innymi dla seniorów. Widzimy ogromną potrzebę takich szkoleń, także jak najbardziej zawsze wpisujemy się i chcemy angażować w działania, które poprawiają świadomość ludzi na temat wagi, wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy. O tym, jak duże znaczenie ma umiejętność udzielania pierwszej pomocy, nie trzeba nikogo przekonywać. Dlatego tak ważne jest, by od najmłodszych lat kształtować u dzieci odpowiednie zachowania i postawy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.